mamy ze sobą paproć. Mniej więcej przed odkryciem ropy na skalę przemysłową, czyli kopanie, zresztą można było zawsze taką kałużę rozkopać, pogłębić, gdzie zrobić cieg, jakąś studzienkę, że wiadomo, woda odpłynie, nie? Ropa zostanie, bo jest lżejsza i brali takie rzecz, widź, tu akurat jest paproć, nie? Bo akurat mamy, na miejscu mamy paproć, bo tu jesteśmy, teren podmokły, więc tu nie tylko jest ropa, ale też jest i woda. Podejrzewam, że sarny lubią to, bo tam sama woda jest. I brali taką widź i tak, i namaczali to, tu nie ma dużo ropy, namaczali i o, no jest, nie? Namaczali i do wiaderka. Nie ma dużych cieków, ale jest, nie? Namaczali i do wiaderka, nie? I maziuga, namaczali, jest troszkę ropy. Zresztą widać na liściach, nie? Jak się osadza. Nic odkrywczego, nie? Prosta metoda do wiaderka. Można to ręką ścisnąć, nie? No wykorzystywali słomę, bo był koń, bo była słoma. Niech zawsze rośnie w pobliżu takie papro. Bardzo, bardzo prosto. I tak ludzie to wykorzystywali po odpowiednim obróbce cieplnej do smarowania zamków, kudek. Dawniej kudki nie były takie malutkie, 2 cm, tylko po 15. Tu mamy jeszcze tą widź, którą wcześniej żeśmy wyrzucili, będzie jej więcej. Może będzie łatwiej, bo tu ropy było więcej, nie? I tu bierzemy, nie? Także kto jest właścicielem tej działki, ma ropę na działce, nie? Wypływającą. Ropa no, na razie no nie ścieka, ona nie ma takiej ciekłej konsystencji, no ale można to zsunąć po swojemu. No nie, no jest maś, nie? Ewidentna maś. Klejąca maś. Nie będziemy smakować, nie bójcie się. Zwierzęta chodzą, nie? No tu pogłębił, to też by ropę zebrał. Tu trochę zapasku zimy. No, tu jest takie gęściejsze. Mówię, pogłębić. Tu jest zwierzęta, są tutaj, widzę. Nie wiem, to jest ziemia. No to choć powoli ścieka, nie, no nie ścieka, nie. No ale... Bo to, jak tą metodą polecacie? Jaką metodę wydobywczą polecacie? Tradycyjną? No dobra. No i tu jest jeszcze tu i tam ta, co mąciliśmy, i tam dla sarenek, i tam, i tam chyba już nie ma. I tam może jeszcze tu potok jest. To jest tak. Dawniej ludzie, żeby zebrać ropę, brali ze sobą do lasu słomę. Niebywałe, niebywałe.